Rozmowy Kuriera Pilskiego. Artur Maras, witam Państwa. Dzisiaj moimi gośćmi są Estera Naczk-Suska, Studio Est i organizatorka konkursu Dzieciaki Talenciaki. Dzień dobry. Witam serdecznie. A także Katarzyna Szwedzka, zwyciężczyni 5. edycji konkursu Dzieciaki Talenciaki. Dzień dobry. Kasiu, jesteś zaskoczona wygraną? Bardzo. Byłam w ciężkim szoku, naprawdę, bo nie byłam w stanie sobie wyobrazić, że to ja będę wygraną. A jak usłyszałam swoje nazwisko, to był bardzo duży szok, ale cieszę się bardzo i jestem wdzięczna nie tylko pani Esterze, ale wszystkim organizatorom i jurorom. Ale szok był naprawdę ogromny. O tym bardziej, że długa droga za tobą, ponieważ musiałaś rywalizować z ponad setką dzieci. Tak, rywalizacja była spora, zwłaszcza, że wszystkie dzieciaki są naprawdę wspaniałe. Te występy były miód dla uszu, naprawdę. Utwór, który zaśpiewałaś, czyli Russian Roulette, to był twój wybór, czy być może tu w porozumieniu właśnie z twoją prowadzącą? Ciężko stwierdzić. Znaczy, to był mój utwór, bo ja gdzieś tam już kiedyś, jak byłam młodsza, go znalazłam i sobie śpiewałam, ale przyniosłam właśnie pani Esterze, żeby sprawdziła, czy to się nadaje, jak to brzmi, i pani Estera stwierdziła, że jest okej. Jest okej. Okay. Konkurs też był okej. Okay. Udało się, można powiedzieć. Nie było takich obaw, że jednak koronawirus może trochę pokrzyżować plany? Zawsze była ta obawa nas jakby cały czas niestety nie omija i mam nadzieję, że to już był ostatni raz, kiedy ten stres i taki dreszczyk emocji, czy wszystko będzie dobrze, czy nas znowu nie pozamykają, że tego już po prostu, to już możemy o tym zapomnieć, ale jedno jest pewne, nauczyliśmy się wiele, nauczyliśmy się przez te pandemię jednego, żeby nie odpuszczać, choćby nie wiem co. Więc ten konkurs odbył się i w zeszłym roku, kiedy ta pandemia wyglądała równie groźnie, kiedy mogliśmy robić tylko i wyłącznie ten konkurs drogą online, i w tym roku, kiedy już dopuszczona była publiczność, kiedy my mogliśmy usłyszeć na własne uszy oklaski, co było dla tych dzieci wyjątkowe, bo ten rok to był po prostu dla nich dramat. No, nie mogły śpiewać na scenie, nie mogły widzieć swojej mamy na publiczności, nie mogły usłyszeć oklasków, nie mogły poczuć tego dreszczyka estrady. No, zabrano nam to, niestety. A jakie były początki konkursu? No, bo przez te lata to teraz już tak naprawdę można powiedzieć duża impreza. No tak, na początku nas było 20 osób, chyba faktycznie 20 uczniów wziął udział w konkursie. Oczywiście takich, które świetnie sobie radziły z mikrofonem i które dały radę, żeby wystąpić na scenie, ale potem trochę reguły się zmieniły. Rok później, bo już faktycznie 5 lat, ale 4 lata temu już w konkursie zaczęły brać udział wszystkie dzieci, które uczyły się w Studio ST. 3 lata temu również, i tak doszliśmy do setki, ponad setki wykonawców, którzy mogli pokazać się na scenie, i w tych pierwszych eliminacjach w Wałeckim Centrum Kultury pokazały się w różnych odsłonach. Każda pięknie przygotowana piosenka przez instruktorkę na scenie zostawała pokazana przez ucznia. No i dzisiaj mieliśmy efekty 50 aż finalistów, tak? Także nie mogliśmy się zdecydować, kogo wybrać, bo te dzieci czynią niesamowite postępy. Wybierało oczywiście jury, wygrała Kasia. W nagrodę masz możliwość nagrania własnego singla. To jest dla ciebie taka nagroda, jakby powiedzmy, nie wiem, pewna trampolina? Czujesz, że to jest naprawdę coś, co zawsze chciałaś zrobić? Tak, zdecydowanie. To własna piosenka to jest, nie wiem jak to nazwać, po pierwsze duży sukces dla mnie samej i fajna przygoda przede wszystkim, zwłaszcza, że piosenkę napisze dla mnie pani Estera, a wierzę, że będzie naprawdę dobra. No, na pewno w pewnej konsultacji i porozumieniu, gdzieś tam będziecie pomysły razem zbierać. Kasia zapomniała zupełnie, że to już się wydarzyło, bo kiedyś również miałam okazję napisać dla Kasi piosenkę Przyjaciółką mi, tylko zaśpiewałaś ją z koleżankami, z którymi uczęszczałaś na zajęcia, i faktycznie ta piosenka pojawiła
się na płycie Perełka, którą wydaliśmy dzięki współpracy z Piotrem Belakiem, którego serdecznie pozdrawiam. Ta płyta została wydana i Kasia na tej płycie zaśpiewała, więc teraz będzie miała okazję, żeby zrobić to zupełnie sama. A kiedy ten singiel Kasi, teraz ten zwycięski, ujrzy światło dzienne? Jak najszybciej, więc z Piotrem zabieramy się do pracy. Myślę, że to będzie piękna gitarowa aranżacja. Taką sobie wyobrażam. Kasia najlepiej brzmi przy oszczędnym aranżu. Wtedy słychać jej piękny, aksamitny głos i myślę, że się Państwu spodoba. Czy będziesz coś ze swoim talentem robić dalej? Nie wiem, wiążesz swoją przyszłość ze śpiewaniem? Jak to u Ciebie wygląda, Kasia? Ja szczerze mówiąc nie wiem. Na tą chwilę nie wiem nic. Na pewno muzyka gdzieś zawsze będzie, bo no, mimo wszystko kocham śpiewać, kocham muzykę i jest to ze mną już od dziecka. Ale nie wiem, jak to się potoczy. Na razie studiuję w zupełnie innym kierunku i nie wiem. No to życie pokaże, ale śpiewem zajmujesz się długo i wyczytałem też, że no, w jakimś sensie to rodzinne, że u was się śpiewa po prostu. Jak to wygląda? Mama bardzo nie chciała, żebym o tym mówiła. Powiedz. Ale tak, no mama śpiewa. Moim zdaniem bardzo dobrze, ona tak nie twierdzi, ale... Moim też. Ale talent podobno dziedziczyłam po niej. I od dziecka zaczynałaś już tak, podśpiewywać, a potem gdzieś jakieś zajęcia? Gdzieś tam podśpiewywałam od dziecka, ale tak bardziej, no może nie profesjonalnie, ale zaczęłam brać udział w konkursach i tak dalej, jak miałam 8 albo 9 lat. Mhm. Jedna z dłuższych podopiecznych, jeżeli chodzi o długość uczęszczania. Zdarzają się takie dziewczynki, które uczęszczają faktycznie na zajęcia od 10, 13 roku życia i potem mam okazję, żeby dawać im kopniaka na szczęście na maturę, mam okazję, żeby nawet gratulować im przyjścia na świat dzieci, więc może nie będę się tym chwalić, ale faktycznie długie lata i to jest dla mnie największe podziękowanie za trud taki nauczycielski, tak? Taki pedagogiczny, bo potem pamiętają, wracają do nas często, tak jak Kasia podjęła studia, a pani Esterko zdalne, no to ja wracam, to nie będę próżnować, tak? Nie będę tego czasu inaczej spędzać, jak właśnie z muzyką i z panią, więc to jest dla mnie największa radość, kiedy oni do nas wracają nawet z zagranicy, gdzieś tam przyjeżdżają na wakacje i od razu telefon wykonują do mnie, że chcą coś zrobić, chcą zaśpiewać na scenie, bo wiedzą, że u nas są cały czas jakieś szykowane koncerty, spektakle, wiecznie coś szykujemy nowego na scenę, więc nowy repertuar, więc za każdym razem jakiś pomysł, który przychodzi mi do głowy, realizuję natychmiast. No tak mam. Tu już ustaliliśmy z Kasią, że na razie jeszcze nie wiesz, jaką ścieżką życiową podążyć, bo to życie samo pokaże, ale jak ważna jest dla ciebie sama muzyka w życiu? Bo wiele osób mówi, że to jest no coś wznoszącego i coś przepięknego. Czy tak jest także u ciebie? Tak. Znaczy... Ja tak patrząc na przykład, idąc za tokiem serca, to tak, muzyka jest najważniejsza i zawsze będzie, ale nie wiem, staram się myśleć tak bardziej rozumem, dlatego gdzieś tam te studia i tak dalej, bo wiadomo, muszę zrobić jakiś tam kierunek sobie obrać i jakąś pracę i tak dalej, ale w sercu zawsze muzyka, nieodłącznie. No także w dzieciakach, które przychodzą do studia ESTI. Ja myślę, że tak, oczywiście takie zdolne osoby jak Kasia czy Dominika Ptak, która przecież osiągnęła bardzo wiele pod naszymi skrzydłami. Gdzieś Jagata Buczkowska, która później przecież kupę lat śpiewała z Ich Troje. Mhm. Ola Andrukaitis, która teraz fantastycznie sobie radzi w pięknym takim projekcie Abby Show. Nikodem Śliwiński, który jest przecudownym, młodym, przekochanym chłopcem, który tworzy i sam pisze piosenki. I to jest cudowne, że w tych dzieciach się rodzi talent nie tylko do śpiewania, ale również taki twórczy, autorski. No to są dzieciaki wyjątkowe, ale nie mogę zapominać o tej pracy i ona tak naprawdę polega przede wszystkim na tym, żeby przyjmować dzieci, które mają słuch muzyczny, ale one jeszcze nie
nie mają takiej jakby jasno sprecyzowanej drogi. Tak, ja będę śpiewać na pewno, ja będę na pewno gwiazdą estrady. Nie, te dzieci często przychodzą do studia po to, żeby nabrać odwagi. Mhm. I nie chodzi o sceniczną odwagę, ale chodzi w ogóle, żeby potrafiły później stanąć, wypowiedzieć się na języku polskim i powiedzieć na przykład jakąś historię, czy pięknie powiedzieć wiersz z piękną dykcją. Te zajęcia śpiewu, one też do tego służą. Te dzieci później nagle nabierają zupełnie jakby innego zachowania. One się nie boją powiedzieć mamie, nie mamo, nie podoba mi się to czy tamto. Potrafią być asertywne albo potrafią jakby przekazać swoje uczucia, opowiedzieć o nich. To jest niesamowite. Ta muzyka daje zupełnie inne również możliwości, nie tylko sam śpiew. Więc warto korzystać z tego, co daje muzyka. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy bardzo i życzymy Wam zdrowia przede wszystkim. Kochani. Zdrowie najważniejsze. Raz jeszcze gratulacje wygranej. Państwu dziękuję za uwagę. A moimi gośćmi dzisiaj były Estera Naczk-Suska, Studio Esti, organizatorka konkursu Dzieciaki Talenciaki oraz Katarzyna Szwedzka, zwyciężczyni 5. edycji konkursu Dzieciaki Talenciaki. Dziękujemy za spotkanie. Dziś to wszystko. Do zobaczenia.